Prawdopodobna zmiana w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Duda 52%, Bronisław Komorowski 48%. Mówię prawdopodobna, bo wciąż opieramy się na badaniu sondażowym, ale Państwowa Komisja Wyborcza prawdopodobnie jeszcze dziś ogłosi oficjalne wyniki wyborów prezydenckich, które, jak twierdzą eksperci, najprawdopodobniej będą bardzo zbliżone do tego sondażu firmy Ibris, między innymi dla Polsat News. W studiu Dorota Łosiewicz, Tygodnik w sieci, Piotr Gadzinowski, Trybuna. Dzień dobry Państwu. Witamy. Czemu Andrzej Duda zawdzięcza to zwycięstwo? Jeszcze w grudniu, kiedy ogłaszano jego kandydaturę, miał 17% poparcia w pierwszych sondażach. Wszyscy się zastanawiali, dlaczego PiS wystawia szefa Solidarności, Piotra Dudę, na prezydenta. A tymczasem finał jaki jest? Tutaj bardzo wiele aspektów złożyło się na to zwycięstwo. Po pierwsze, bardzo dobra kampania Andrzeja Dudy, bardzo zła kampania Bronisława Komorowskiego. Bronisław Komorowski startował przekonany o swoim zwycięstwie. Nie chciało mu się jakby w ogóle do tej kampanii przystąpić. Bronisław Komorowski nie zrozumiał tego, co trapi Polaków. Podzielił Polskę na racjonalną i tą nieracjonalną, kiedy ten podział jest już dawno nieaktualny. Przy okazji rozjechał mu się przekaz, dlatego że sam bardziej zachowywał się jak radykał, krzyczał na wiecach, a nie wyglądał jak racjonalista. Andrzej Duda...